Medalu nie dostaje się za zwykłe pełnienie służby, ale za coś niezwykłego, za coś bohaterskiego, za coś honorowego. Kiedy idzie strażak i dziecko tonie, bo załamał się lód, kiedy idzie policjant i widzi też dziecko tonące, bo załamał się lód, to przepisy mówią mu: nie wchodź tam, bo sam zginiesz, to dziecko się utopi i ty zginiesz. Trzeba wezwać pomoc, drabinę, jeszcze inne rzeczy, jakiś hak. Ale nie, jemu honor nie pozwala na to, żeby patrzeć, jak dziecko się topi. Idzie tam i skacze do tej wody. Wyciąga to dziecko. Dostaje ten medal, choć nie robił tego dla tego kawałka blaszki. Zrobił to dlatego, że jest człowiekiem honoru. Kiedy widzi, że jego kolega został w płonącym domu, to drugi strażak, choć wie, że to jest wbrew rozumowi, że to jest wbrew bezpieczeństwu, że idąc tam naraża swoje życie, jeżeli jest człowiekiem honoru, to tam pójdzie. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy dzień jest okazją do tego, aby podziękować za okazaną nam pomoc. Panie Minister, Panie Komendancie Dolnośląski, serdecznie dziękujemy. Bez Was nie byłoby tego, o czym przed chwilą mówiłem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję i gorąco też dziękuję władzom samorządowym, panu staroście, panom burmistrzom miasta Jawora i Bolkowa. Zarówno dla nas z Państwowej Straży Pożarnej, jak i dla ochotników jest to dosyć ważny dzień. Tym bardziej, że chcieliśmy uczcić tutaj tą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak mawiał marszałek Piłsudski, że kto nie pamięta o przeszłości, nie wart jest przyszłości. Chcieliśmy oddać hołd tamtym dniom, tamtym bohaterom i między innymi na naszych uroczystościach wspomnieć o tym odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Proszę zwrócić uwagę, jak w tej chwili strażacy, jakie spektrum działań mają. Od ratownictwa techniczno-drogowego, poprzez wysokościowe, wodne, no i oczywiście na pożarach kończąc. Do tego wszystkiego niezbędny jest odpowiedni sprzęt. I ten sprzęt z roku na rok jest coraz lepszy. Mój tato miał na imię Florian i od dziecka pamiętałam, że 4 maja to jest święto strażaka. Wiadomo, że strażacy obchodzą to święto w różnych dniach, ponieważ komendant wojewódzki jest jeden, komendant główny także. I byłoby trudno zorganizować jedne uroczystości, dlatego świętujemy od maja aż do końca wakacji święto strażaka, ale trzeba, bo to jest wyjątkowa służba. Strażacy pomagają nam na co dzień, w różnych sytuacjach, nie tylko podczas pożarów, ratują życie, mienie, dobytek. I dlatego dzisiaj, przy okazji tego święta, trzeba im serdecznie za to podziękować, za to, że poświęcają swoje zdrowie, życie, szczególnie druhny i druhowie ochotnicy, po to, żeby pomagać nam. I to jest ogromna wdzięczność. I jak wiemy, ta służba cieszy się najlepszą opinią w społeczeństwie właśnie dlatego, że zawsze na strażaków i z Państwowej Straży Pożarnej, i na druhny i druhów można liczyć. Ja bym przypomniał słowa z Ewangelii, że nie ma większej miłości niż ta, kiedy oddaje się życie za przyjaciół swoich. Wy, strażacy, na co dzień pokazujecie, że te słowa są skierowane do Was, są bardzo ważne. Wy codziennie w swoich akcjach ratujecie życie, zdrowie ludzkie, ale również majątek publiczny. Dzisiaj tutaj, wprost z serca naszego miasta, z Jawora, z rynku, chcemy wspólnie z samorządowcami powiedzieć Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że każdego dnia, bez względu na porę, bez względu na sytuację, jesteście gotowi do tego, aby nieść pomoc, aby zabezpieczać nasze społeczności lokalne, aby wspierać naszych mieszkańców. Wasza pomoc jest także nieoceniona wtedy, kiedy wspieracie nas tak bardzo mocno przy różnych wydarzeniach społecznych.
szczególnie ochotnicza straż pożarna jest bardzo zaangażowana w wiele wydarzeń, które mają miejsce we wszystkich naszych gminach. Dzisiaj także pragniemy się Wam ukłonić i podziękować. Jedziemy!